nowym vlogu, na nowym filmiku. Dzisiaj mam dla Was vlog z wycieczki do Dublina. Jest godzina około 2:00, właśnie jesteśmy w centrum Irlandii. Dublina jest w największym, jakby najpopularniejszym takim street, nazywa się Grafton Street. Jeszcze nie wiem, co tu będziemy robić, ale na pewno zobaczycie. Wszystko zaliczone, byliśmy w Zarze. Mama mierzyła dwie pary spodni. Ja nic nie mierzyłam, no ale mamie się nic nie spodobało, więc nic nie kupiłyśmy. Idziemy dalej. Zaraz będę mierzyć rzeczy, ale jestem w wielkim szoku, bo jak się wchodzi do przymierzalni, to wygląda, jakby się tak wchodziło do takiego mieszkania studenckiego w koledżu. I właśnie te przymierzalnie są zrobione tak, jakby to były pokoiki. Zaraz Wam pokażę lusterko. Patrzcie, tutaj jest to wielkie lustro, są lampki, jest piękne złote krzesło i są drzwi z dzwonkiem. Nie wiem, ja takiego czegoś nigdy wcześniej nie widziałam, jestem zdziwiona bardzo, mi się to podoba, jest to bardzo fajnie. Właśnie wyszłam z Victoria's Secret, mam zakupy, ale nie będę pokazywać, jakie, przez to, że jest to po prostu bielizna, no i nie chcę pokazywać. Teraz idę za rodzicami, ponieważ rodzice mnie... Mama, patrzcie, te ładne lampki. Proszę, pizza ładnie. Ja idę za rodzicami, mama włącza GPS-a i idziemy w miejsce pierwszy raz, znaczy nie wiem, czy pierwszy raz. Idziemy gdzieś, gdzie jest słodko, mama mówi, i po prostu mnie tam zabiera, przez to, że też nie wiem, po prostu mnie zabierają na jakąś niespodziankę i idziemy. Bless you. I zobaczymy, jak to będzie. Dobra, a kieruj się na północny tutaj, zachód. Nie wiem gdzie, nie patrzę, w to miejsce mnie mama zabiera, teraz nagrywam, nawet nie wiem, czy widać. Nie widać. Ale właśnie w to miejsce idziemy i zobaczymy, gdzie mnie zabierze mama. Spadł z krawędzi. It's wrong that I can't move on. There's something about you. Partii Dublina, gdzie nigdy wcześniej nie byłam i naprawdę nie wiem, co to rodzice wykombinowali, bo na serio nawet się nie domyślam. Najpierw zgadnęłam, że o, mama, jest McDonald's, idziemy do McDonalda. Nie. To mi się przypomina taka Warszawa, nie? Jak gdzie był ten bubble tea. Tutaj wygląda bardzo jak Warszawa. Ale update, że właśnie nie wiem, gdzie nadal idziemy. W kolejną alejkę i stąd, co wiem, to jesteśmy na Temple Street. I to wszystko, a nieważne, idziemy dalej, a więc już nie jesteśmy. Mama mówi, że to widzi, tylko że tata poszedł dalej i teraz idę po niego. A dobra, tata idzie. Chodź. I teraz idziemy nie wiem gdzie, bo mama mówi, że to widzi, a ja nic nie widzę. W ogóle nie wiem, o co tu chodzi. Chyba zgubiłam miejsce, nie wiem, gdzie idziemy dalej. Mama jest strasznie zagubiona, tata też, a ja w ogóle. Wracamy tą uliczką Temple Street. Tak jak wcześniej szliśmy, jesteśmy chyba zagubieni. W sumie to nie wiem, nawet nie umiem pomóc mamie, bo mi nie chce pokazać telefonu. A więc weszliśmy, jesteśmy w Bubble Waffle. Zobaczyłam znaki, w sumie ja nas doprowadziłam. Co to jest Bubble Tea? Uwielbiam Bubble Tea. Oh my god. Nasze gofry, ten Oro jest mamy, po środku jest mój, a ten jest taty. Pięknie wyglądają. Szczęśliwa. Ostatnio na ostatnim filmiku, nie wiem na którym, chyba ulubieńcy miesiąca, mówiłam coś o Bubble Tea, że uwielbiam, nie, na faktach o mnie mówiłam, że uwielbiam Bubble Tea, że za nim tęsknię, bo jest tylko
Polsce o Wimali nie ma, a teraz mi rodzice znaleźli, no i trochę mi ich szkoda, bo za tydzień też będę ich męczyć, żeby tutaj przyjechali ze mną, bo uwielbiam bubble tea i jestem dosłownie addicted do tego, a więc będę tu przyjeżdżać bardzo, bardzo często. A deser nie smakował? A deser też był pycha. Były bubble wafle. Pierwszy raz jadłam i były pycha. Ja miałam z owocami, ale i tak były mega słodkie. Tutaj w sklepie Disneya. Jest tu bardzo, bardzo magicznie. Nawet tu mam krzesełko, sobie usiądę. O! Jest tutaj tak jak po prostu w Disneylandzie. Dla dzieci to jest super i dla nastolatek też i dla dorosłych też. Tutaj wszyscy się bardzo fajnie bawią. Takie ładne. Dobra, chcę tyle pieniędzy, ile tutaj jest. To musisz tutaj potrzeć rączką i pomarzyć. No pomarzyłam, że chcę tyle pieniędzy, co tutaj jest. I jak chcę wygrać, to lotka, Euromillions. My tutaj byliśmy, to jest ten Temple Bar. Potem tutaj przeszliśmy do... Nie, tutaj było... Tutaj byliśmy też chyba. A tutaj był ten Brown Thomas. Tutaj jest ten Main Street, gdzie byliśmy. I tutaj jest... Gdzie wjeżdżaliśmy, więc tutaj... My tutaj jesteśmy, tutaj się wjeżdżało. A potem mama przeszliśmy aż do tu. Potem tu. I tu. A tu był Bubble Tea. Tutaj. Teraz wjechaliśmy z Grafton Street i już tam zaparkowaliśmy. Ponieważ jechaliśmy właśnie z tego Grafton Street, już chcieliśmy aż do domku i nagle zobaczyliśmy, że jest jakiś festyn. Jeszcze nie wiem jaki, tylko widzieliśmy różowe kolory i muzykę, a więc idziemy obczaić, co tam jest i co się dzieje. I jak już tam dojdziemy, to wtedy może uda mi się coś nagrać. Pani się pytała, czy zostają jak się myje i mają zostać, więc to jest dobrze. Ślizgawka
i będę chciała na nią wejść, tylko ciekawe, czy mnie wpuszczą z moim wzrostem i z moim wiekiem. No ale zobaczymy, spróbuję. Na tą ślizgawkę nie mogłam wejść, bo jestem za wysoka i mnie nie wpuścili, no ale próbowałam. Tutaj jest bardzo dużo buzików z jedzeniem i w ogóle, a tam w parku jest właśnie to bardziej dla dzieci, a tutaj jest cały czas to jedzenie i jest też ta wielka ślizgawka. Właśnie wracamy z Dublina, jak przed chwilą widzieliście, mam nową dziarę, moją pierwszą. Jest już 7, a więc kierunek dom chyba, mama? Tak, do domu. Jedziemy do domu i to wszystko, ten festyn był bardzo fajny, było bardzo dużo rzeczy do robienia. W ogóle ten festyn był tutaj przez 3 dni, ja o tym nie wiedziałam, a więc trochę słabo, ale i tak dobrze, że zobaczyłyśmy, że mogliśmy tam wyjść, zobaczyć. I ogólnie było bardzo fajnie, teraz właśnie wracamy do domku i jak wrócę, to tam się zobaczymy. Do domku się wykąpałam, zjadłam kolację. Jak kogoś się interesuje, to jadłam wrapa z kurczakiem i z warzywkami. Teraz tylko jeszcze sobie zrobię paznokcie, bo muszę je wypiłować i też już idę spać. Jutro rano zedytuję ten filmik, a więc no, wyjdzie pewnie dość wcześnie. I to chyba wszystko na dzisiaj. Jeżeli Wam się podobało, to nie zapomnijcie subskrybować, lajkować i komentować. Do zobaczenia, kochani buziaczki. For your teenage problems are in the way now. Just lay back and relax for a bit of time. It won't take long, only a minute. I promise it's worth it, so please don't quit it. And stay positive.